Shima Jet to nowość na rok 2020. Pojawił się dosyć późno. Długo na niego czekaliśmy, oglądaliśmy go w próbkach jakiś czas temu i w końcu do nas dojechał. I tą kurtkę możecie zobaczyć m.in. na maxi skuterze, jakim jest Kymco AK550. Na którym jeździliśmy, mieliśmy dużo frajdy z tego motocykla i właśnie kiedy było ciepło, bo pamiętam, że ten dzień było ciepło. I Petit powiedział, że skoro te obiewki są tak dobre, że chronią przed wiatrem i deszczem, to co możemy na siebie założyć, żeby to dobrze oddychało i fajnie się w tym jeździło? I tak się składa, że Jet, którego miałem na sobie, idealnie odpowiada na to pytanie, bo jest wygodny jak dres, dobrze wentyluje i jest bezpieczny. Także zaczynamy. Kiedy po raz pierwszy zobaczyliśmy tą kurtkę na renderach, szału nie było. Na zdjęciach naprawdę nie wygląda to tak dobrze, więc mam nadzieję, że może nie na żywo, ale na filmach pokażemy to trochę lepiej. Natomiast zestaw jest na tyle wygodny, że w zasadzie czujemy się, jakbyśmy w domu założyli dres, położyli się na tapczanie przed telewizorem i w sposób miły spędzali czas. I tak samo jest tutaj, z tą różnicą, że jedziemy na maxi skuterze, akurat w naszym przypadku, kiedy robiliśmy nagrania. I może nie poszedłem spać wtedy, bo skuter też był ekscytujący. Natomiast z całą pewnością było bardzo wygodnie. I drugą rzeczą, na którą zwróciłem uwagę od razu, to była wentylacja. Ponieważ z początku było chłodno, jeździłem jeszcze w membranie, później już się zrobiło ciepło, wszystko wypiąłem z tej kurtki i ze spodni, bo to też jest ważna sprawa. I do głosu doszła wentylacja. Pomimo tego, że Kymco ma fajnie rozbudowane owiewki z przodu, więc one robią robotę, to ta wentylacja, i to nawet na nogach, jest tak fajnie rozbudowana, nawet tutaj, ona idzie w dół, w tych newralgicznych miejscach faktycznie już nie mamy membrany, tylko ten materiał i ochraniacze, podwójne szwy i tak dalej. Tej wentylacji naprawdę przedziera się dużo przez te spodnie i one są bardzo dobrze wentylowane. Więc jak komuś się nie chce ubierać na skuter spodni, nie wiem, krótkie spodenki założy, albo lato, bo coś tam, to nie. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to takie spodnie spokojnie podczas jazdy będą miały równie dobrą wentylację. I z kurtką jest dokładnie tak samo. Spore panele meszowe z przodu, mamy panele meszowe pod pachami, w dolnej części rękawu i z tyłu mamy także spory panel meszowy, który zasłania m.in. ochraniacz. Więc wygoda na plus, ochraniacze na plus, kieszenie, jak dla mnie, mogłyby być większe. Natomiast podstawowe rzeczy jakby zmieścimy. Może jeżeli to jest kurtka jetowa, typowo miejska, to faktycznie przydałoby się troszkę więcej kieszeni, na przykład w spodniach. Gdzieś tutaj jakieś cargo mogłoby się przydać, bo to ma być przede wszystkim rzecz użytkowa. Natomiast pod względem takiego komfortu jest naprawdę dobrze. I Shima postawiła także na bezpieczeństwo. Ponieważ jeśli chodzi o barki, łokcie i kolana, tu mamy ochraniacze poziomu drugiego. Jeżeli chodzi o plecy, mamy ochraniacz poziomu pierwszego i też nie jest taki mały, może nie jakiś super duży, ale jest mniej więcej tej wysokości, więc zasłania już sporą część pleców. Dodatkowo możemy sobie dokupić do zestawu ochraniacz Sastek na klatkę piersiową oraz na biodra i kość ogonową. Więc zobaczcie, że pomimo tego, że to wydaje się taki podstawowy, uniwersalny zestaw, to tej ochrony możemy sobie zapewnić bardzo dużo. Mamy jeszcze ochronę pasywną w postaci bardzo fajnych reflektywów. Tutaj mamy odblaski, tu mamy odblaski z tyłu, mamy odblaski gdzieś na spodniach. Jak przyzwyczaiła nas Shima, akurat to są te fajne odblaski, które się gdzieś tam nie niszczą, nie spiorą, więc kurtka może nie bryluje wizualnie, przynajmniej nie do takiego poziomu, jakiego nas przyzwyczaiła Shima, bo to jest jedna z najładniejszych marek w Polsce i myślę, że teraz już na świecie. Kurtka jest dwuwarstwowa. W środku znajdziemy membranę wiatro- i wodoodporną NextDry i jest to zamontowane systemem Shimy na Evolinkach. Ja osobiście bardziej wolę, kiedy mamy zamki w środku, po prostu wszystko bardziej przylega do siebie. Tutaj będzie troszkę bardziej to, może nie latać, ale jakby przeciągać się, ale za to możemy sobie zamontować do środka jeszcze chociażby kamizelki, które Shima ma dostępne i to są zarówno kamizelki ocieplające, jak i kamizelki chłodzące, które są czymś nowym na rynku, przynajmniej u nas. I chociaż ten zestaw jest skromny, to na pewno jest bezpieczny, dobrze wentylowany i wygodny. Kurtce nie zabrakło także regulacji, no w tekstylach musi ona występować, więc tej regulacji także troszkę znajdziemy. I to co jest ważne, taka konsumencka porada, tak jak ja przeważnie w Shimie mam duże rozmiary. L-ki, czasem nawet zdarzały się XL-ki w niektórych ubraniach, tak tutaj wreszcie jakby jest takie spasowanie bardziej ludzkie, odpowiednie i wypadają te rozmiary troszeczkę inaczej. Ja tutaj bez problemu wciskam się w M-kę, bez problemu, a Petit nawet zastanawia się nad S-ką, damską. Także
Informacje jeszcze takie typowo konsumenckie, kurtka występuje w dwóch rodzajach. Nie ma rodzaju nieokreślonego, natomiast jest rodzaj męski i rodzaj żeński albo damski. Więc jeżeli jeździcie we dwoje, to taki zestaw jak najbardziej możecie dopasować do siebie. Ponoć niektórzy ludzie tak lubią jeździć w takich samych zestawach. Buty. Robiliśmy osobny film o tych butach, więc nie będę Was zanudzał szczegółami, odsyłam do tego filmu, natomiast przyszła okazja, żeby sprawdzić je w boju, faktycznie pojeździć dłuższy czas. I to są jedne z najlepszych butów, jakie do tej pory wyszły na rynek, jeżeli chodzi o tą kwotę między 400 a 450 zł. Model ExoVented dobrze wentyluje, to jest bez dwóch zdań, wiedzieliśmy o tym z góry. Zapięcie ATOP robi robotę, po prostu mega łatwo się je zakłada, zdejmuje. Jest to przyjemne, komfortowe, bardzo wygodne. Niestety, dosyć szybko się brudzą, co widać po tych butach, no ale jakby nie można mieć wszystkiego, to mamy więcej materiału tekstylnego plus wzmocnienia niż samej skóry. Natomiast jeżeli się zastanawiacie nad tymi takimi butami, myślę, że wszyscy u nas z ekipy polecam je z czystym sercem. I teraz tak, podsumowanie. Kurtka kosztuje 599 zł, spodnie 579 zł, natomiast buty kosztują 438 zł i tak samo jak cały zestaw również występują w wersji damskiej. I to też informacja od nas, ode mnie, od mojej żony, spoko są.